Do podstawowej wersji naszej taktyki, nie wykorzystującej granatów podpalających, potrzebne są co najmniej 3 osoby. Pozostali chronią rzucających przed skrótem drużyny przeciwnej. W momencie, gdy każdy jest ustawiony na swojej pozycji, należy rzucić wszystkie granaty naraz. Pierwsza osoba przytula się do narożnika stworzonego między śmietnikiem a ścianą i rzuca granat dymny, celując w miejsce pokazane na nagraniu, używając klawisza, do którego przypisał komendę jump throw. Druga osoba blokuje się w miejscu pokazanym na filmiku i rzuca granat, oczywiście celując w odpowiednie miejsce, po czym używa komendy jump throw. Trzecia osoba ma najtrudniejsze zadanie i z powodu tego reszta rzucających musi poczekać. Gracz ten ustawia się we wskazanym miejscu oraz kieruje swój celownik na końcówkę strzałki namalowanej na ścianie. W tym momencie należy skradając się iść do przodu do momentu, gdy cień leżący na ziemi znajdzie się poza naszym ekranem i używając komendy jump throw wyrzucenie granatu. Naszą taktykę niewielkim kosztem możemy rozszerzyć poprzez kilka pomagających granatów molotow. Wystarczy, gdy pierwsza osoba dorzuci taki granat. Jeżeli jest taka możliwość, gracz znajdujący się na szorcie może dodać taki granat podpalający. Mamy nadzieję, że nasza taktyka była dla Was przydatna i dzięki niej wygraliście wiele rund w swoich meczach.